co? Tu nowy rok szkolny. Ej, co to znaczy? Zaczynamy projekt Czytaj z nami! A oto nasz króciutki występ! Witamy was dziś serdecznie. Nowy rok puka do drzwi. Puk, puk. Co przyniosły nam wakacje? Co przyniosą nowe dni? Nowe dni. Bo dziś nowy rok, nowy rozdział zaczynamy. Najlepszy z projektów, które powstały. Książki czytamy i o nich opowiadamy. Przyjaźni zawsze, chyba sto. Chyba sto, chyba sto, chyba sto, chyba sto, chyba sto! O co chodziło w tej piosence? Już mówimy! Więc chodzi o projekt Czytaj z nami! Projekt polega na tym, że trzeba przeczytać dowolną książkę i o niej opowiedzieć. Na przykład ja przeczytałam książkę Harry Potter i mogę uznać, że ona mi się nie podobała, bo na przykład jest za mała czcionka, albo ja nie lubię tego rozdziału, na przykład rozdziału 8, bo jest taki, a nie inny, nie? Bo mu się po prostu nie podoba. Ale można też powiedzieć, że ci się podobała ta książka i uwzględnić dlaczego. A ja przeczytałam Zizia Giller, to jest książka Agnieszki Chlińskiej i jest zarówno cięga, jak i bardzo ekscytująca. Książka ma dwie postacie, Zizia i Gillera, i na przykład mogę powiedzieć, że mi się nie podobał Kamienica, przez to, że nie lubię tego rozdziału i tyle, ale za to bardzo lubię Obowiązki Zezi. Więc czytacie, opowiadacie i macie punkty dodatnie za darmo. Bo jeżeli ktoś lubi czytać i opowiadać, no to żyźnie korzystać. Jeżeli chcecie się zapisać, zapraszamy do pani Gierlotki na drugim piętrze. Sala 45. A jeśli pani tam nie będzie, to zapraszamy do nas. Zuzia i Amelka z 5 A. Pani Gierlotka oraz my będziemy mieli takie teczki i tutaj będziecie nam się zapisywać. Spokojnie, wystarczy miejsca. Cześć, tu Zuza z klasy 4 B. Chciałabym Wam opowiedzieć o mojej ulubionej serii książek Ever After High, napisanych przez amerykańską autorkę Shannon Hale. Przeczytałam już dwie i nie mogę się doczekać, aż sięgnę po następną. Pierwsza część opowiada o córkach Królewnej Śnieżki i Złej Królowej. Obie mają podpisać księgę legend i pójść w ślady swoich matek. Lecz Raven Queen wcale nie chce być zła i zostać czarnym charakterem. Applewhite też ma wątpliwości, czy będzie odpowiednią Śnieżką, bo jest blondynką. A jej matka przecież miała włosy czarne jak heban. Czy podpiszą księgę? Jakich wybór wpłynie na losy całej historii? W drugiej części muszą zjednoczyć siły, by uratować przyjaciółkę. Jednak czy uda im się dojść do porozumienia? Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co było po słowach i żyli długo i szczęśliwie, to koniecznie sięgnijcie po serię książek Ever After High. Polecam! Cześć wszystkim, mam na imię Kuba. Chodzę do klasy 4 B. W ostatnią wakację przeczytałem super książkę, którą chciałbym Wam polecić. Nosi ona tytuł Harry Potter i Filozoficzny Kamień. W tej książce główny bohater, czyli Harry Potter, poznaje wiele magicznych sztuczek w Szkole Magii Hogwarts. Poznaje też swoich przyjaciół, na przykład Hermione czy Rudolfa, z którym później przeżywa wiele wspaniałych przygód. Mi się najbardziej podobała przygoda, w której Harry Potter walczy z ciemnym charakterem, czyli współpracownikiem Voldemorta. W niej Harry Potter wykorzystuje dużo magicznych sztuczek. Jeżeli chcecie przeżyć te same emocje co ja, zachęcam Was do przeczytania tej książki. Cześć wszystkim! Jestem Konrad, 4 B. Jeśli lubicie zagadki detektywistyczne, to ta książka jest przeznaczona dla Was. Z serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, napisana przez Martina Widmarka i Helenę Willis. Tajemnica szkoły. Książka opowiada o przygodzie dwóch przyjaciół, którzy próbują rozwikłać zagadkę, dlaczego w mieście Waleby są podrobione banknoty. Wszystkie drogi prowadzą do szkoły. Jeśli chcesz zapoznać się z dalszą częścią tej oto książki, zacznij ją czytać. Polecam. Konrad. Cześć, jestem Ula z klasy 7D i chciałabym Wam polecić książkę autorstwa Agnieszki Chylińskiej pod tytułem Labirynt Lukrecji z wydawnictwa Paskal.
Książka opowiada historię dziewczynki o imieniu Lukrecja, której codziennie śni się magiczny labirynt, w którym znajduje różne wiadomości. Książka ma bardzo ładne ilustracje, które zostały wykonane przez Suren Vardanian. Moim zdaniem książka była interesująca, ponieważ zostały poruszone wątki, które dotyczyły innych bohaterów. Warto przeczytać tę książkę, ponieważ można się nauczyć akceptacji i współczucia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, w następnych odcinkach programu Czytaj z nami. Cześć, jestem Julia. Chciałabym opowiedzieć o mojej ulubionej książce pod tytułem Sposób na elfa. Autorem jest Marcin Pałasz. Jest to lektura, ale nie każda musi być taka nudna. Tytułowy elf to pies, który wraz ze swoją kochaną siostrzyczką mieszkał w schronisku. Pewnego dnia został adoptowany i trafił do nowego domu. Tam rozpoczął nowe życie. Książka opowiada o przyjaźni między psem a człowiekiem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do przeczytania, warto. Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły serdecznie polecam serię Czytam sobie z wydawnictwa Egmont, która składa się z trzech poziomów. Poziom pierwszy to składam słowa, poziom drugi to składam zdania, a poziom trzeci to połykam strony. Książki opisują historie prawdziwe i nieprawdziwe. Na przykład Apollo 11 o pierwszej podróży na Księżyc, gdy Armstrong stanął na Księżycu pierwszy raz. Orły nad Londynem z historii Dywizjonu 303, gdy walczyli podczas II wojny światowej. O psie marszałka Piłsudskiego, o Józefie Piłsudskim, o Ignacy Paderewskim, o Irenie Sendrewej, która uratowała dzieci z getta, Edisonie, o wielkim wynalazcy, o Marii Skłodowskiej-Curie, która pracowała po to, żeby jej siostra wyjechała na studia do Francji, o człowieku z czerwoną chorągiewką, o początkach motoryzacji, o murze berlińskim, o historii powojennego Berlina. I bardzo chciałbym polecić książki z wydawnictwa Egmont, bo bardzo mnie zaciekawiły. Cześć, mam na imię Erik, jestem uczniem klasy 4 w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu. Biorę udział w projekcie Czytaj z nami i chciałbym przedstawić Wam jedną z książek, która bardzo mi się podoba. Mazurscy w podróży, Munia kontra Fakir, Agnieszki Stelmaszyk. To historia szalonej rodzinki mazurskich, Jędrka, jego rodziców, Buni i kuzynki Marceli, którzy wyruszają w podróż do Hiszpanii. Wszystko jednak układa się inaczej niż planowali. To pełna przygód i humoru opowieść z wątkiem kryminalnym. Polecam. Sprawdźcie, czy Mazurscy dotrą do Hiszpanii. Nazywam się Igor Jagoda, jestem z klasy 4 B i chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o książce wydawnictwa Mojang, Minecraft, podręcznik farmera. Bardzo mi się spodobała ta książka, jestem nią zaciekawiony. Czytałem ją przez wakacje, no i było warto. Teraz Wam pokażę ilustracje z tej książki. Na przykład tutaj farmy. Troszkę dalej moby. A tak po środku na przykład mamy spawnowanie. Bardzo mi się podoba ta książka i zachęcam wszystkich do jej przeczytania. Cześć, jestem Ola z klasy 7D. Chciałabym Wam polecić dzisiaj książkę pod tytułem Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Książka opowiada o 12-letnim chłopaku o imieniu Percy, który odkrywa, że jest pół bogiem, a pół herosem. W swoim świecie ma różne przygody. Niektóre się kończą niestety porażką, a niektóre szczęśliwym zakończeniem. W książce są smutne momenty, szczęśliwe i to mi się też najbardziej podobało. Książka jest w narracji pierwszoosobowej. Percy o wszystkim opowiada. I to też mi się najbardziej w niej podobało. Książka jest w cienkiej okładce. Jest dosyć krótka moim zdaniem, bo na tyle opowiadań jest naprawdę krótka. I ma dużo treści też o mitologii greckiej, więc będzie bardzo dobra dla osób, które lubią mitologię. Osobiście książka bardzo mi się podobała, mimo że nie przepadam za mitologią grecką, ale mnie ta książka właśnie bardziej przybliżyła do mitologii. Mogę ją polecić każdemu i w każdym wieku. Dziękuję za uwagę.
Cześć, z tej strony Iga z Śliwy. Dziś chcę Wam zaproponować książkę autorstwa Kate DiCamelio o tytule Dzielny Despero. Książka ta opowiada o honorze, miłości, przyjaźni i marzeniach, które tylko dla pozoru się nie spełniają. Tej książki się nie czyta, tę książkę się pochłania. Mam nadzieję, że tym krótkim wstępem zachęciłam Was do tej powieści. Cześć, chciałem Wam przedstawić książkę o psie, który wrócił do domu Williama Bruce Camerona. Kiedy Lucas ratuje małego szczeniaka, nie spodziewa się, że urocza Bella na zawsze odmieni jego życie. Choć chłopak nie może trzymać zwierząt w mieszkaniu, a na dodatek pitbulle są w Denver zakazane. Zrobi wszystko, aby pies został przy nim. Niestety, mimo wielkiej rozpaczy Lucasa, Bella musi zostać odesłana poza granicę stanu. Pies jednak bierze sprawy we własne łapy i próbuje odnaleźć drogę do swojego człowieka, postanawia wrócić do domu. Dziękuję. Cześć, ja bym Wam dzisiaj zaprezentować książkę autorstwa Idario pod tytułem Hanako, duch ze szkolnej toalety. Opowiada o pewnej dziewczynie, która poszła do toalety i wywołała ducha. I żeby Wam nie spoilerować, chciałem tylko powiedzieć, że została po prostu, tak potocznie to mówiąc, jego niewolnicą. Serio zaczarowane kucyki z Anny Davidson. Opowiadają o dziewczynce o imieniu Hanie, która w dębie znalazła niesamowity świat kucyków. Ze swoim ulubionym przyjacielem Błyskiem ma tam wiele różnych przygód. Ta książka jest wesoła i ciekawa. Polecam przeczytać wszystkie tomy. Cześć, jestem Michał. W bibliotece znalazłem książkę Kolosa. Od razu wpadło mi w oko. Ważę jakieś 3 kilo. To jest najcięższa książka w mojej bibliotece. Ma tytuł Cuda świata przyrody pod patronem UNESCO. Przedstawia nam, że UNESCO nie tylko chroni zabytki, ale również przyrodę. Fajne w niej jest to, że zaczyna się magma. I przedstawione jest 100 cudów przyrody na 6 kontynentach. W tym jest Puszcza Białowieska. Najbardziej przypadło mi do gustu tereny Stanów Zjednoczonych, na których jest Park Narodowy Wulkanów Hawajskich. Naprawdę warto przeczytać tę książkę i odwiedzić te tereny. Czekujcie się na miesiąc październik z nowymi książkami, słownikami. To jest nasz najaktywniejszy czytelnik, siedzi tutaj zawsze z panią z biblioteki i wspomaga wszystkich, którzy chcą wypożyczyć nowe książki. Trochę mu spada korona. I tak jakby to chyba wszystko. Dziękujemy za ten miesiąc. Pa, pa! Nie ma nas, jesteśmy! Nie ma nas, jesteśmy! Oto nasz króciutki... I wanna make your heart beat right. Nie, chodzi o klucz. Czytaj z nami! Co robisz? A oto nasz... Gdzie? Halo? I do... Witamy Was! Zapraszamy już dzieci, by się zapisać. Pa, pa!